Andrzej Świerat przyszedł na świat w ziemi krakowskiej. Być może w dzisiejszej wsi Sieradzice. Około roku 990 urodził się, a wiarygodną relację o życiu jego spisał około roku 1064 Maurus, biskup w Pejcz na Węgrzech, a poprzednio opat klasztoru benedyktyńskiego św. Hipolita na górze Zobor koło Nitry na Węgrzech. Dzisiaj Nitra należy do Słowacji, wówczas do Węgier, i w tym klasztorze przebywał nasz święty. Maurus podaje, że Świerat przybył do państwa króla Stefana Węgierskiego de terra poloniensium, czyli z ziemi polskiej. I kronikarz określa pochodzenie świętego słami ex rusticitate quasi rosa ex pinis ortus. To znaczy, że pochodził z rolniczej rodziny, tłumacząc ten tekst, z wieśniaków pochodził, jako róża wyrosła z krzewu. Otrzymał habit, imię zakonne od Filipa Opata klasztoru benedyktyńskiego świętego Hipolita na górze Zabor koło Nitry. Musiał on spędzić pewien czas w samym klasztorze, spełniając różne rodzaje posług, jak to było w regule zakonnej, ale po przekroczeniu 40 roku życia zakonnik mógł otrzymać pozwolenie na spędzenie reszty życia w pustelni, w towarzystwie przynajmniej jednego dorosłego towarzysza, współbrata, ucznia, który zmieniał się co kilka lat. Z życia Świerada znamy dokładnie jedynie ten ostatni czas, dzięki opowiadaniom jego ostatniego ucznia, świętego Benedykta, które spisał biskup Maurus. Pustelnia mogła leżeć najdalej pół dnia drogi od klasztoru, do którego wracał Świerat na sobotni wieczór i niedzielę. Jego podstawowe zajęcie to stanowiło karczowanie lasu. Mimo takiego wysiłku głodował Świerat w każdym tygodniu przez 3 dni, w poniedziałek, środę i piątek. Zaś na cały Wielki Post brał od opata Filipa 40 orzechów na cały post, które były jego jedynym pożywieniem przez 8 tygodni, jeden orzech dziennie. I to musiało wystarczyć. Woda źródlana była mu napojem. Po śmierci świętego Andrzeja Świerata jego uczeń Benedykt, a Benedykt pochodził prawdopodobnie ze Słowacji, nie z Polski, był wcześniej właśnie w klasztorze świętego Hipolita koło Nitry. Tak polubiał to pustelnicze życie, że został. I tam był jeszcze 3 lata i został zamordowany przez jakąś grupę bandytów pogańskich. Zamordowali go, wrzucili do rzeki. Po jakimś czasie odnaleziono jego ciało. Pochowano ich w kościele opackim. I po dzień dzisiejszy w miejscu tego klasztoru stoi świątynia. W Nitrze wybudowano katedrę ku ich czci, a w Polsce również odbierają cześć właśnie na ziemi nowosądeckiej, zwłaszcza w Tropiu, w takiej uroczej wsi nad Dunajcem, gdzie poprzednio Andrzej Świerat miał swoją pustelnię. Dzisiaj, przybliżając tych świętych, świętego Andrzeja i Benedykta pustelników, tak mało znanych w Polsce, zwróćmy uwagę, że może nie tak surowo jak Andrzej czy Benedykt, ale w życiu potrzebny jest duch pokuty. Nie taki, który niszczy nasze ciało czy uniezdalnia do życia, ale jednak na miarę sił potrzeba zadośćuczynić za nasze słabości, bo jak mówi Jezus, jeżeli pokutować nie będziecie,
wszyscy zginiecie, bo któż z was jest bez grzechu? Pokutę czyńcie, wieście Ewangelię, jak głosił święty Jan Chrzciciel.